Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 2. Więc jesteśmy w górniczej dolinie. Teraz będziemy się kierowali powoli do tego zamku, ale wpierw pójdę po runę teleportacyjną, która zaprowadzi mnie na przełęcz w górniczej dolinie. Czekajcie, tu jest tak ciemno, że... polna bestia! Siema! Wow! Kurczę, zapomniałem, że tu się... strzałkami nawala. Czekajcie troszkę. What the fuck? Zostaw mnie. Tak, odejdź. Nie gonisz mnie? Nie, dobra. Zastanawiam się, wiem, że tam gówno widzicie, za przeproszeniem, ale po prostu... No nie wiem co zrobić po prostu. Zawsze jak się wejdzie do górniczej doliny po raz pierwszy, to zawsze jest ciemno. Także teraz pójdę bezpośrednio, udam się do zamku i pójdę spać tam. I po prostu będzie już jasno. Okej, mamy tą runę. W zamku też oczywiście weźmiemy, co pomoże nam to teleportowanie się do zamku. Okej. Kurczę, jak ja tutaj właśnie sobie schodzę, to przypomina mi się od razu Gothic 1, nie? W ogóle na tym drzewie tutaj. O, mamy tutaj filmik. Oczywiście go zostawię. Smoki zrobiły niezłą rozpierduchę w tym zamku, ale dobra. Się udamy, żeby nam nas krwiopice nie zauważyły. W sumie sobie ich zabijemy, tylko... Czekajcie, spróbujemy. Ale powinienem dać radę. Co tam dla mnie taka polna bestia? Krwiopica, what the fuck? To teraz powiedziałem. No. Dasz radę? Bezimienny wierzę w ciebie, pamiętaj. Ale tylko dwie, są, powinien dać spokojnie radę, tylko że one do góry uciekają i nie mam jak... Nie mogę ich trafić. O, jedna nie żyje. I druga też nie żyje, no i pięknie. Okej, ile do levela mi brakuje? Ho, 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 ho. Sporo, naprawdę sporo, nawet nie wiem czy... O, kolejna polna bestia. Nawet nie wiem, czy wrócę do Corinis z kolejnym levelem. Mamy szósty chyba, tak? Czy piąty? Szósty, dobra. W czwartym rozdziale będę miał już z dwudziesty któryś tam, trzydziesty. Także... Tych orków powbijam od tego zamku. Jak ja będę to nagrywał, to zrobię takie... przyspieszę tempo. Zresztą zobaczycie, o co mi chodzi. W przyszłości. Dobra, tu mamy Jergan, czy jak tam Jergan. Czemu tu tak sto? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie Jeśli jednak komuś udało się... Możesz mi pomóc dostać... Pewnie, ale musisz co... Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku... Porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat... Jak mogę Po pierwsze zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka.
podkradnij się do orków tak blisko, jak zdołasz. A pod... jeżeli jesteś dostatecznie wracaj, skąd przyszedłeś. Zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek. Cała górnicza dolina aż roi się od orku. Ja ich oczywiście będę miał zamiar wybić, spokojnie. Dobra, to teraz zapisaliśmy, w razie czego, jak się nie powiedzie, te skradanie, a raczej dotarcie do tego zamku. I teraz będzie trzeba zapieprzać ile sił w nogach. Dobra. Teraz trzeba zapierdalać, bo nas zauważyli. O fuck, szaman mnie nawala. O kuźwa, o kuźwa. O kuźwa, nie jest dobrze. Fuck. Tak, 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 zostawcie mnie, zostawcie mnie. Chyba się uda. Warga jeszcze, nie warg, czy jak to tam. Jak mnie zabije. Zabije mnie. Dupa Jasia, zabij mnie, gnojek. Jeden. Kurczę, zawsze mi się udawało za pierwszym, góra za drugim razem. A teraz właśnie, ale gdybym się uleczył, to by było lepiej, prawda? Bo na początku mi jeszcze ten szaman dziabnął. Czekajcie, się uleczymy jeszcze. I dopiero polecimy, ile sił w nogach. Okie, okie. Dobra, zapisujemy. I run, albo najpierw pływamy. A, tu mamy krwiopijcę. Tam gdzieś była na prawą ta ten warg, czy jak to tam? Warg, tak, dobrze. Warga chciałem powiedzieć, what the fuck. Kurcze, już mnie dziabnęły. Nuby. Nuby. O, już my szamani. I tam była warga te. Warg, kurde. Nie! O nie, już mnie goni, warg mnie goni. Warg mnie goni, fuck! Dobra, pójdziemy tędy. Tu nas nie zauważą. Możliwe, że będziemy bezpieczni tutaj. Mamy palisadę już. Ludzie, czekajcie, sobie tutaj zapiszę. I idziemy. Ale gonią mnie, goni mnie gnojek, goni mnie gnojek, goni mnie gnojek. Fuck! Zostaw mnie. Brzydki jesteś. Yeah! Udało się! Uck, 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 uck. Dobra. Działamy na górę. Pyk! I sobie najpierw pójdę... Najpierw sobie pójdę do tego, do zamku. Przespać się, aby było jasno, ponieważ wiem, że jak jest tak ciemno, to aż się nie chcę oglądać. Także będę musiał wbić się do zamku, do pokoju o kogoś tam. Zatrzymaj się! Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź! Gnuję jedne. O, rycerz. Taki mieczyk będę miał. O, nie jest zbyt dobry, ale... Ale coś tam potrafi. Czekajcie, 10 punktów. Kurde, nie poszedłem do... Do Harada nie poszedłem się włóczyć tej siły. Fuck! To było tutaj... Tutaj... I tu będzie ten koleś spał sobie. Okej, jest. Okej, jest. Orik. Na czym? Jestem oficerem strategicznym króla. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Mam dla... O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój... Ta wiadomość... To akurat znałem, to właśnie chciałem wam zacytować. Ale był szybszy ode mnie. Dobra. Idziemy w kimono od najlepiej do rana. I lecimy do Garonda. Tutaj coś jeszcze masz, chłopcze? Wytrych. Wytrychy dwa jeszcze, nieźle. No idź. Sobie zapiszemy. Tu mam jeszcze miksturkę. Many, wytrych. Wytrych. I możemy iść już z powrotem. Albo nie, coś tutaj jeszcze mamy.
jakiś pokoik. A w pokoiku klucz do drzwi. Ciekawe do jakich drzwi, ale dobra. Kuferek. Aj. A, dobra, to było łatwe dosyć. Oj, tu dużo mamy strzał, dużo mamy... O kurde, niech tu sobie... Zamknąłem, fuck. Strzał, bełtów, złoto, nie... No, kurczę, niechcący prawy przycisk myszy, naciskami i zamykami. Dobra. I teraz tutaj już nic ciekawego nie ma, tak mi się wydaje. I możemy iść do kolejnego pokoiku, tylko tutaj sobie wpierw zapiszę. Tu nic ciekawego nie ma. I mamy tutaj naprzeciwko i na prawo jakieś przejście. A tu jeszcze mam jakieś drzwi. Mogę je otworzyć? Mogę. Dobra, spoko. Coś tu jeszcze mamy? Notatka jakaś, zaraz ją zobaczymy. I tu mamy kufer. No. Tego jest więcej, wiesz? To przecież oczywiste. Kurde, ile wytrychów poszło się fandolić przez ten zamek głupi. Poczekajcie, ile mam wytrychów? Wytrych 6 jeszcze. No nie... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, ciekawe jaki klucz jest potrzebny, aby tutaj wejść. Ale dobra, tutaj jeszcze mam jakieś drzwi, najlepiej sobie zapiszę. Strażnik nie będzie miał do mnie wątów? Nie będzie miał. Strażnik nie lubi! Dobra, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. Lewo, no, prawo. Kurde, większość było w lewo. Dwa wytrychy, trzy wytrychy, proszę się fanzolić. Dobra. Tu mamy fajkę, a raczej rurę jakąś. Dobra, prawo, 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 prawo. O, przejść raz w prawo. Dobra, złoto, smoła i gulasz. Kurczę. Ta smoła by mi się przydała, gdybym był magiem do tworzenia tych run. Ale nie jestem, także... Okej, możemy lecieć na dół już, ponieważ tutaj wszystko opędzlowaliśmy, że tak powiem. I obczytamy tą notatkę. Poczekajcie, jakąś notatkę nabyłem. Trucizna krwiopiców. Aha, chyba chodzi o to, że to nas naucza usuwanie żądła z krwiopicy bez nauczania. Naprawdę nie wiem, czy to na tym polega, ale wydaje mi się, że tak. Dużo by mnie to kosztowało. O, tu mam jakiś kuferek, spójrzcie. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. I takąś mapę mamy. Mapa górniczej doliny. Spoko. Nie można. Poczekajcie, zobaczymy ją. Dokładnie. Mapa górniczej doliny. Okej, właśnie na tym tak to wygląda. Jeszcze dostanę taką samą, a raczej zaznaczoną krzyżykami od Garonda. Garondzie, ty... Skąd się tu wziąłeś? I to jest... Nie jesteś... Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało? Jakie są twoje roz... Przybywam na... Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Nie chcę... Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. W porządku. Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie... Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak... Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru.
Potrzebuję lepszego wyposażenia. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da... I super. Okej, tu mam dostępną mapę. Weź tę mapę. Zaznaczy, gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. Okej, lecimy do Parsivala. On jest gdzieś tutaj. Któryś z tych dwóch? O, tutaj jest. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak ma... Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Co możesz mi powiedzieć na temat kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayette i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy... Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Okej, to tyle. Teraz pójdziemy do tego Tandora, aby nam dał jakieś wyposażenie lepsze, a nie tym mieczykiem, którym wymachuję. Dobra. Tandor. Gdzie on był, Tandor? Oj, przepraszam bardzo. To inaczej. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Tak mi się właśnie wydawało. Nic się nie zmieni. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Mam własne zdanie na ten temat. Okej, Tandor jest. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale. Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem, jak tam jest. Przez krótki... Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz. I to właśnie o to chodziło. Okej. Przysyła mnie Garont. Potrzebuję wyposażenia. Broń do walki w zwarciu czy na dystans? Do walki w zwarciu. Do walki w zwarciu. Jednoręczna? Jednoręczna czy Dwuręczna. Tak. Dwuręczna. Z tą bronią będzie... Tak, rozumiem. Tylko co mi tutaj dałeś? Ale shit, tędy tak cholera. Tu już ta broń jednoręczna jest lepsza. Fuck you, bitch. Idź mi z tym shitem. Shitowskim. A w towarach co masz ciekawego? Pokaż. No nic ciekawego, haha. No chyba raczej nic ciekawego nie ma. Wychodzi na to, że nie. Dobra, teraz zajmiemy się tym, że wyciągniemy Gorna z więzienia. Gorn jest... Czekajcie, najpierw muszę iść do Miltena. Kurde, zawsze mi się myli. On się znajduje tutaj. Tak mi się właśnie wydawało. I on jest gdzieś tu. O, tu jest, dobra. Mamy go. Yeah. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? Oj, sorry za tego laga. Dobra, lecimy dalej. Te imiona. Kurczę, no nie! Wiele za. Mimo, że nie. Nie tak to miało być! Jezu, jeszcze raz to trzeba wczy... Nie! No nie mówcie, bo, ponieważ zrobiłem, że nie znam tych imion, także nie będziemy mogli wyciągnąć Gorna z kicia. Poczekajcie, my tutaj mamy tą mapę już? Dobra, tą mapę sobie potem najwyżej wyciągnę i będzie dobrze. Od razu po prostu pójdziemy lepiej do tego, do tego Miltena. Okej, to sobie już poprawiłem, żeby mnie było lepiej słychać. Zwaliłem sprawę. No cóż, to jeszcze raz trzeba będzie to ogarnąć. Nie mówię przecież niczego nowego. Tyk i on był tutaj, dobra.
Okej, okay, Milton. Hej, ty. Hej, ty. Kogo ja widzę? Dobra, tu już znaliśmy. I oczywiście, że ich pamiętam. Okej. Okay. Oczywiście, że ich... Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziewa. Ja wiem. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Gdzie są te... Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu, zastawia... Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem... Już go z nim rozmawialiśmy i uwolnimy Gorna. To nie takie proste. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywę. Tak. Daj mi znać, gdyby... Okej, okay, teraz pójdziemy do Garonda. On będzie żądał 1000 sztuk złota. Tylko najpierw pójdziemy po tą runę, bo zawsze zapominam... te runy zabrać ze sobą. I potem muszę zapieprzać taki kawał do tego zamku. Znowu, mi się po prostu nie chce. Ale okej. Okay. Zapiszemy już tutaj. Mhm. Okej. Okay. Teraz pójdziemy do... do Garonda. Aby uwolnić Gorna, po prostu. I szybko z nim porozmawiamy. Jeszcze raz. Ponieważ musiałem wczytać. Fuck. Niestety, ale tak było. Okej, okay, rycerzyk. Rycerzyk Garond. Skąd się tu trzeba? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, 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 tak. Ja to będę przewijał, ponieważ już to właśnie... już z nim rozmawialiśmy. Dlaczego ja właśnie... Dobra. Tak, nie może. Tu do Tandora. Tutaj mnie wysyła do Parzifala. I... okej. Okay. To niemożliwe. Popełnił... Nie mogę go... Cóż, istnieje... To dużo. 1000 sztuk złota. Dokładnie. Teraz pójdziemy do Miltena, który od swojej sakiewki tam da troszkę hajsu. Chyba 250 sztuk złota, albo 200. Ja będę musiał dołożyć wszystko. O. Tak jak mówisz. Nie wiem, czy... Sam by na to nie wpadł. Tak mi się właśnie... Okej, okay, Milton. Milton teraz... Dobra, tutaj jest, okej. Okay. Niezła sumka, powie. Niezła sumka. Mogę dorzucić dwie... No i 250 sztuk złota mamy od tego typka, od Miltena. Teraz pójdziemy zapłacić za to wszystko. Tyle hajsu. Tyle hajsu. A tam, dobra, trudno, ciężko. Naprawdę w to wierzysz? Ode mnie tego nie dostanę. Pójdziemy go wykupić. Wykupimy Garonda. Gorna! What the fuck? What the fuck? Co teraz powiedziałem? Mogę ci opowiedzieć chcę o takich rzeczach. Dobrze. Idź do Gerolda. Tak, Gerold, okej. Okay. Dobra, pójdziemy do niego. On jest gdzieś tutaj blisko, chyba na lewo teraz, od tego wyjścia. I na lewo, i on jest tutaj, naprzeciwko. Ten taki paladynek, który sobie siedzi. Dam mu z Jackie Chana. Ła! Dobra. Moje zdanie. O, dobra. Kogo pilnuj? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. No to Gorn. Uwolnij Gorn. Już przekazano mi taką I dostaniemy 400 punktów doświadczenia właśnie za uwolnienie go. Dobra, pójdziemy do niego i wychodź gnojku jeden, bo robotę mamy. Dość tego wylegiwania. Najwyższy czas, ale w życiu bym się nie spodziewał, że to... Garond narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takie... Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego pi... W porządku. Jasna No i to tyle, ludzie. Ten odcinek dobiegł końca, także mam nadzieję, że wam się podobał. Więc subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Cześć!